Jacek Kotlarski. Był rok 1970, gdy nasz laureat przyszedł na świat. Oczywiście to jeszcze nic wielkiego i najważniejsze dopiero przed nami. A wszystko zaczęło się dość niespodziewanie, bo ledwo zaczął chodzić, to już swoim oszałamiającym popisem wokalnym uświetnił wielką przedszkolną galę z okazji Dnia Babci. To pewnie wówczas pierwszy raz zyskał uwielbienie zachwyconych fanek z grupy starszaków i w jego głowie zakiełkowała nieodwołalna i śmiała myśl. Nie mogę ich zawieść, będę śpiewał. Postanowienie odważne i ryzykowne, ale godna podziwu konsekwencja i determinacja zawiodły naszego kilkulatka do ogniska muzycznego Karat w Wolsztynie. A rozbudzona wrażliwość artystyczna od tej pory nie pozwalała mu opuścić ani jednego świątecznego przemarszu ulicami miasta Szkolnej Orkiestry Dętej. Wtedy prawdopodobnie zrodziło się kolejne śmiałe postanowienie. Będę grał na trąbce, żeby też tak maszerować. Jednak kariera muzyczna zaczęła nabierać realnych kształtów i nieprawdopodobnego tempa dopiero, gdy bez żadnych castingów i znajomości został solistą zespołu wokalnego Urwisy. Jego słowiczy głos po raz pierwszy poddano fachowej obróbce, co nie będzie bez znaczenia w latach późniejszych. Lawina ruszyła i raz obrany kierunek zdeterminował dalsze koleje losu. Już jako nastolatek nasz laureat opuścił ziemię wolsztyńską, by odebrać naukę gry na trąbce w liceum muzycznym w Poznaniu. Czy z sukcesami, to już jego tajemnica, ale w pewnym momencie trąbka znalazła swoje miejsce w kącie i raczej tam pozostanie, bo na plan pierwszy ponownie wysunął się talent wokalny. Logicznym wobec tego wydaje się wybór kolejnej szkoły – Studium Piosenkarskiego w Poznaniu. Tam trafił pod opiekę fachowców, którzy wróżyli mu nadzwyczajną karierę. Pojawiły się pierwsze profesjonalne epizody – zwycięstwo na Festiwalu Młodych Talentów w Sopocie, debiut na Festiwalu Opolskim, uczestnictwo w festiwalu z okazji Światowego Zlotu Młodzieży. Ale tego było mało, więc uczynił następny krok. Podjął naukę na prestiżowym Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. To prawdziwa kuźnia młodych talentów, szkoła dla najlepszych i marzenie każdego dorastającego muzyka. Dyplom tej uczelni otworzył naszemu artyście drzwi, a raczej scenę, choćby Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, gdzie występował w spektaklach Miss Saigon, Grace, Koty i innych. Szlifów zawodowych nabierał również jako muzyk sesyjny, nagrywając płyty z Ireną Santor, Ewą Bem, Katarzyną Groniec oraz Ryszardem Rynkowskim. Następny krok to oswajanie się z telewizją poprzez realizację autorskiego koncertu poświęconego pamięci Andrzeja Zauchy oraz udział w programach Idol, Jak oni śpiewają, czy Taniec z gwiazdami jako muzyk towarzyszący. W 2010 roku pojawiło się zaproszenie do współpracy z legendarnym Johnem Lordem, członkiem niezapomnianej grupy Deep Purple, czego efektem była realizacja symfonicznego koncertu w Płocku. Nie można również pominąć wątków zagranicznych, a nawet zamorskich, czyli koncertów w Roy Thomson Hall w Toronto oraz udział w Chicago w oratorium Szukam Was z okazji rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II. Zwieńczeniem dotychczasowej kariery jest na pewno pierwszy solowy album Nigdy nie jest za późno, wydany w zeszłym roku przez Polskie Radio przy wybitnej pomocy genialnego muzyka i kompozytora Krzysztofa Herdzina oraz szefa jednej z najlepszych polskich orkiestr rozrywkowych, która towarzyszyła m.in. uczestnikom Tańca z Gwiazdami, Tomka Szymusia. Zważywszy na młody jeszcze wiek artysty, należy oczekiwać kolejnych sukcesów na tym polu. Ale najważniejsze jest to, że w tym przemyślanym i zaplanowanym od dawna działaniu, mimo różnych zdarzeń, mimo różnych miejsc, zawsze punktem odniesienia jest Wolsztyn. Jako miejsce, skąd artysta się wywodzi, jako miejsce, do którego zawsze wraca i jako miejsce, o którym zawsze mówi z dumą. Jak widać, czasem warto podjąć śmiałą i nieodwołalną myśl już w przedszkolu, bo może się udać. Warto robić to, co się kocha i warto pamiętać, skąd się pochodzi i być z tego dumnym nawet na drugim końcu świata. Jak Jacek Kotlarski.